Dzień dobry, Paweł Szabelski, 28 dzień czerwca. Zapraszam na wydarzenia. Dziś między innymi. Zmiana ruchu przy starostwie. Ułatwienie dojazdu i wyjazdu. Dostaną nowy parking. Dokładnie 107 miejsc. Pierwszy wypadek na drodze ekspresowej S3 relacji Lubin-Legnica. W okolicach zjazdu na Kochlice kierowca Mercedesa z niewyjaśnionych póki co przyczyn wjechał w bariery energochłonne i wypadł z samochodu. W stanie ciężkim przetransportowano go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Przez prawie 2 godziny ruch w kierunku Lubina był całkowicie wstrzymany, a samochody stały w kilkukilometrowym korku. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator, który ustalił, co było faktyczną przyczyną zdarzenia. Z jednokierunkowej drogi zrobiono dwukierunkową, a ponadto przy budynku starostwa został wprowadzony zakaz parkowania. To ważna informacja przede wszystkim dla kierowców. Łącznik między ulicami Kilińskiego i Księcia Ludwika stał się drogą dwukierunkową. Do tej pory droga w tym miejscu była jednokierunkowa. Od kiedy Urząd Gminy przeniósł swoją siedzibę do budynku przy ulicy Księcia Ludwika, wprowadzono ruch dwukierunkowy. Ma to na celu ułatwienie dojazdu i wyjazdu spod budynku starostwa i Urzędu Gminy, a przede wszystkim z placu, który został udostępniony jako parking. Teraz dojazd ma być mniej uciążliwy dla kierowców. Zauważyliśmy, że na ulicy Księcia Ludwika pierwszego na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki tworzą się zatory. Również ten łącznik, który był drogą jednokierunkową, no nie spełniał do końca swojej funkcji. Czas oczekiwania na włączenie się do ruchu w ulicy Księcia Ludwika I był na tyle długi, że warto było pomyśleć nad zmianą tej organizacji. W związku ze zmianą organizacji ruchu obok starostwa został wprowadzony zakaz parkowania, bowiem przy pozostawionych na poboczach drogi autach ciężko byłoby się minąć dwóm samochodom. Warto zatem zwrócić uwagę na znaki. Zdarzają się jeszcze kierowcy, którzy wciąż parkują w tym miejscu. Każdy, kto zostawi tu auto, musi się liczyć z mandatem lub nawet odholowaniem pojazdu. Jak informuje Tomasz Rosik, ruch dwukierunkowy w tym miejscu został wprowadzony na stałe. Mieszkańcy osiedla Kopernika w Legnicy od lat mają problem ze znalezieniem miejsc do parkowania. Samochodów jest coraz więcej, parkingów już tak szybko nie przybywa. Legnicki ratusz szykuje się jednak do dużej inwestycji, bo przy ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy powstanie parking dla ponad 100 samochodów. Kierowcy z osiedla Kopernika twierdzą, że parkowanie w tej części miasta to koszmar. Jest problem, nie ma miejsca. Sam pan widzi, że wybudowano parking, a ludzie sobie sami tworzą następne. Jak często jeżdżę tutaj samochodem, to bardzo często się zdarza, że ludzie stają na drodze i ciężki jest przejazd przez to. Włączają awaryjne światła i jest ciężki dostęp do klatek, nie wiem, przenieść zakupy czy coś w tym rodzaju. No a miejsca by się przydało jeszcze trochę, jakoś więcej tutaj. Na całym osiedlu Kopernika jest wielki problem z parkingami. No i można by je zacząć rozwiązywać powoli. Jak tu zaczęto, ale nie skończono. A popatrz pan, ile tu jest tego w pobliżu terenu. Przykładem może być ulica Wielkiej Niedźwiedzicy. Tutaj kierowcy niekiedy zmuszeni są do tego, aby swoje pojazdy parkować na dziko. To jednak ma się zmienić, bo miasto planuje budowę nowego parkingu. Przy ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy powstanie parking na ponad 100, dokładnie 107 miejsc. Będzie posiadał drogi manewrowe. Będzie posiadał chodnik zbudowany od wschodniej strony ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy. Teren zostanie również wyposażony w wodno-deszczową kanalizację. Przetarg na inwestycję wygrała jedna z legnickich firm. Wartość tej inwestycji przekracza nieco 900 tysięcy złotych. Nowy parking mieszkańcy osiedla otrzymają jeszcze w tym roku. Bezpieczne wakacje. Pod takim hasłem odbyła się impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Głogowskim Porcie. Oprócz wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci i młodzieży, strażacy i policjanci przypominali o zasadach bezpieczeństwa. Mimo że pogoda niezbyt wakacyjna, to nie przeszkodziła w powitaniu lata nad Głogowską Mariną. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi razem ze strażakami, policjantami oraz Miejskim Centrum Wspierania Rodziny po raz kolejny zorganizowało imprezę pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych do
aktywnego powitania lata do tego, żeby pokazać dzieciom, jak można spędzić wakacje, jak można spędzić wakacje w sposób bezpieczny, jak rodzice mogą ochronić dzieci przed różnymi wypadkami, w szczególności nad wodą, w szczególności na wyjazdach górskich. O podstawowych zasadach bezpieczeństwa udzielaniu pierwszej pomocy przypominali strażacy. Jeszcze raz przypominamy na tej zasadzie, że dzieci już są, jak to się mówi, przesiąknięte tymi wakacjami, już żyją tymi wakacjami i zapominają po prostu o niektórych ważnych rzeczach, które są związane z bezpieczeństwem. Szczególnie ważne w czasie wakacji jest bezpieczeństwo nad wodą. Przypominamy o podstawowych założeniach, jak zachowywać się bezpiecznie w miejscach, w których mimo wszystko są ratownicy, są osoby, które mogą nas dopilnować, ale jak ułatwić pracę tym ratownikom, na co zwrócić szczególną uwagę w miejscach, w akwenach wodnych, na basenach, czy na przykład na różnego rodzaju wyjazdach nad morze, gdzie mimo zorganizowanych wyjazdów w ostatnim okresie dochodziło jednak do tragedii. Co jest najważniejsze nad morzem? Na co będziesz uważać? Żeby się nie utopić i nie uciekać rodzicom. Trzeba iść do wody, nie można iść sam, tylko z dorosłym. Dowiedziałam się, że jak ugryzie coś, no to trzeba wysysać. Wakacje to też czas, aby zadbać o siebie i swoje zdrowie. Jest to bardzo dobry czas, z racji tego, że mamy bardzo dużo sezonowych produktów. Zobaczmy, co się dzieje w naszych ogródkach. Jest zielono, jest pięknie, jest smacznie, więc tylko warto, żeby korzystać z tego, co nam natura po prostu daje. Impreza została zorganizowana w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Są maleńkie i jeszcze trochę przestraszone, ale coraz śmielej wychodzą na spacery. Mowa o 11 małych świnkach, które narodziły się w lubińskim zoo. To drugie potomstwo młodych rodziców, rodowitej lubinianki Słoninki i przyjezdnego Arnoldzika. Maluchy mają zaledwie kilka dni, przyszły na świat w niedzielę. Łącznie jest ich 11, 7 dziewczynek i 4 chłopców. Mama Słoninka i tato Arnold czują się dobrze, wszystkie maluchy też właśnie były na pierwszym spacerze. Maluchy będą wychodziły teraz na coraz dłuższe spacery. A za parę dni już cały czas będą miały otwarte i będą wychodziły kiedy chcą, bo trzeba pamiętać, że rosną ekspresowo, więc za moment trzeba będzie otworzyć kolejną część wybiegu, żeby miały gdzie szaleć. Warto zatem przyjść jak najszybciej do Parku Wrocławskiego i zobaczyć szalejące, rozkoszne maluchy. 11-prosiaczkowa drużyna będzie się bowiem bardzo szybko zmieniała i upodabniała do rodziców. Ostatecznie osiągną masę nawet do 100 kg. W lubińskim zoo zostaną do końca wakacji, później pojadą do nowych domów. Z tego względu też imiona nie będą im nadawane. Tak jak w przypadku kuca czy ośliczki, no to przynajmniej przez rok będą z nami, dlatego wybieraliśmy imiona. Tamte zwierzaki też mają paszporty i te imiona są wpisywane do paszportów. No prosiaczki takie dokumentów nie posiadają, imion nie będziemy nadawać. Chyba że ktoś sobie wybierze ulubieńca i sam nada imię, to nie ma problemu, może tak wołać. Maluchy w lubińskim zoo można odwiedzać od poniedziałku do niedzieli do godziny 21. To były wydarzenia. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Do widzenia.